Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w czymś, w sumie czego byście się pewnie mogli nie spodziewać, a konkretnie ponownie Hammerting. Tylko, że tym razem już pełna wersja, całkowicie poprawiona, według tego, co twórcy obiecywali. I tak, miało być na live'ach, obiecywałem, że będą live'y, ale nie robię live'ów. Dlatego też stwierdziłem, że skoro mi się chce grać Hammertinga, widzę, że też co jakiś czas ktoś ogląda stare odcinki z Early Accessa, to czemu nie? Mogę, że no, zobaczyć, jak to się pozmieniało, spróbować od nowa i tak, może coś z tego nawet będzie. I tak jeszcze tylko słowem wstępu, jak widzicie, został dodany tryb wieloosobowy. Nie wiem, jak on wygląda. I cóż, nie będzie to rozgrywka na trybie wieloosobowym, bo najprościej w świecie nie mam nikogo, kto ma Hammertinga, więc no. Ale nie przejmując się tym wszystkim, zapraszam do nowej gry, w której to będziemy oczywiście próbować... To będziemy próbować? No, rozegrać wszystko, można powiedzieć, tak jak to było ostatnio. Czyli inaczej mówiąc, po prostu nowa, jak to się nazywa, przygoda, ale nadal na standardowych ustawieniach. No i w sumie to tylko tyle, co rozpoczynamy. Nie zmieniam żadnej nazwy, niczego. Nie chcę mi się tego robić po prostu. I... Aha, samouczek, nie wyłączyłem. Ale w sumie to może dobrze. Dlaczego nie będę tego czytał, bo... Nie wydaje mi się, żeby to było aż takie istotne. Dobra, dobra. To było w interfejsie wszystko już wcześniej mówione. Okej. Ale i tak, na wypadek wszelki będę to trzymał i przy okazji, jak już przy tym jesteśmy, to może zobaczmy, co my tu mamy, jeśli chodzi o... O, krasnoludów. Co nam się tutaj trafiło? A, dobra, dobra, tego nie trzeba. Bo wszystko akurat tutaj to pamiętam. Ale tak, zatrzymujemy i zobaczmy, kogo my tu mamy. Pierwszy to jest Beau Abgaret, jakoś tak, który jest hipochondrykiem. O. No cóż. Kiepsko to wygląda, ale jest też Eurydytą. A. Okej. Powiem szczerze, nie wiem, jak to miało wyglądać, ale no dobra. I szczerze, ze wszystkich rzeczy najlepszy jest gwardzistą. Chociaż nadal to jest wynik, powiedzmy, nie najlepszy. Ale tak, jeśli chodzi o cechy, to tylko łebsko się ma jakąś wysoką. Chociaż nie, dobra, ten żyzna też nie najgorsza. Ale tak, druga to jest kobieta tym razem, która to jest genialnym planistą. To jest nawet ciekawe i ma okazałą brodę. Czyli to jest kolejny, powiedzmy, chyba ten świat typu takiego, że nawet kobiety mogą mieć brody. Ale dobra. No i jeśli o nią chodzi, to patrz, no wszystko wspaniałe poza zwinnością, co... No, oznacza mniej więcej tyle, że możemy ją wykorzystać do większości rzeczy. Kamieniarz, handlarz, rolnik, kowal, górnik, gwardzista. No patrzcie, prawie same czwórki. No, to jest wspaniała osoba. Co prawda ma słabe tutaj, widzicie, no... narzędzia, ale tym się zajmiemy niedługo. I ostatni jest... kolejny mężczyzna, który jest zdeterminowany. Super, super. Oraz ma okazałą brodę również. Dobra. No cóż, mamy... bardzo, ale to bardzo dobry start. W szczególności z tym, że... ten żyzny 7, no... to jest po prostu piękne. Ale tak, co ja tu będę dużo gadał. Dla tych, którzy nie pamiętają, o co chodzi do końca, to... zapraszam na, powiedzmy, początek serii z Early Accessa. Tam powinniście zrozumieć, o co chodzi, a póki co tak... skupmy się może na właśnie ogarnięciu tego wszystkiego. I tak, prawy przycisk, żeby zebrać takie rzeczy. A tak... tutaj mamy ładne rzeczy do wykopania, to od razu... nie pamiętam, który to był teraz skrót klawiszowy, ale mniejsza. Panie, to było X. A, dobra, to był cały ten dolny pasek, no tak. Tutaj właśnie mam materiały, to tam szybko weźmiemy, wykopiemy. To jeszcze nie teraz i tak. Eucie metalurga, pozyska wiedzę o górze, zbuduj mały kamieniołom w dwóch szkałach granitu. No, takie typowe rzeczy. Jakiego absolutnego, co my tu mamy? A, nie wiem. Wygląda na to, że coś tu jest ciekawszego, jakiś posąg krasnoludzki czy coś, ale dobra. Nie jest zagospodarowana profesja. Co tam jeden krasnolud nie ma ustawionych preferencji dotyczących profesji. A, co? Coś się tu chyba zmieniło. Niektóre zajęcia nie sprawiają krasnoludom problemów, a inni sobie radzą gorzej.
Dawaj, warto wyznaczyć, którym powinni lub nie powinny się zajmować. .nn strzałka. Otwórz okno postaci krasnoludy, zapoznaj się z jego listą profesji. Możesz też użyć interfejsu giełdy zadań, z boku profesji, którymi powinien się ten krasnolud zajmować. Okej, giełda zadań. Czyli widzę, że chyba w końcu ona będzie działać. Tak, czym się ktoś nie powinien zajmować? Ty się tym nie zajmuj. Wasza dwójka może. Transport wszyscy, ty nie handluj. O, tutaj gotowanie, ty tego nie rób. A to bardzo scena, który będzie taki kiepski we wszystkim. Dobra, to może zablokujmy po prostu te takie najistotniejsze rzeczy, które mógł nam zniszczyć porządnik, by się tym zajmował. A takie w sumie jak kamieniarstwo czy... Dobra, kamieniarstwo mu odblokujemy. Ale mniejsza. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to tak. Czy wszyscy mogą się zajmować wszystkim? W sumie chyba tak, bo mamy dosyć dobry start. A jeszcze eksploracje, do widzenia. I tutaj też tak, tak. Jak każdy po prostu, jakby jest najgorszy w jakiejś dziedzinie, to nikt tego nie robi, wiecie, nie ma co się tak przejmować. O, metalurgię możemy zostawić wszystkim jak na razie. I dobra, mamy mniej więcej to ogarnięte. Coś jeszcze tutaj chyba jest nie tak z tym... z giełdą zadań. Okej. Okay. Można ustawić ulubioną też. Ciekawe, czy ona w końcu będzie działała, ale dobra. A handel będzie tu ulubiony, tak. A... będą ustawić, co jest ich ulubione. W ten sposób, dobra. Ale wiecie co, takimi rzeczami jeszcze się na razie nie będę bawił. Po prostu zablokujemy parę rzeczy i tak. W momencie teraz, kiedy tu już jesteśmy, to podobnie jak w innych grach takich typu... o, już gadałem nawet ze sobą czy coś. Dobra, jakieś nowe rzeczy, fajnie. A, dobra, mniejsza. Okej, okay. Szczurek. I patrzcie, nawet walczą automatycznie, nie przejmując się niczym. Dobra, poprawili to, muszę przyznać. Dla tych, którzy nie kojarzą to w Early Accessie, to nie wyglądało najlepiej. To jest, czemu odkryto nowy biom, dotarliśmy, zostaliśmy zaatakowani, nic takiego ważnego. I czemu nikt ty inny tego nie robi? Eksplorację ma ktoś zabronioną? Nie no, może eksplorację w takim razie zostawmy wszystkim. No ale... strasznie dziwna sprawa, że tak stoją i gadają zamiast coś robić, ale dobra, mniejsze. Zamiast tego może zacznijmy też budować już parę rzeczy, zaczynając od małego kamieniołomu, który będzie stał w tym miejscu. Infrastruktura na razie nie będzie aż taka potrzebna, ale dobra. Zrobimy małe, może, jak to się nazywało? Małe rusztowanie tutaj, do takiego poziomu. Ewentualnie, żeby wiecie, mieć tutaj wszystko przygotowane i... żyzna ziemia. Runy położone głębiej. Okej, okay, trochę się tego, powiem wam szczerze, pozmieniało. Dobra, zdecydowanie. Jak widać już dokładnie, co oni będą chcieć robić, więc... zdecydowanie plus. Dobra. Jakaś opcja sprzątania, czy nie? Chyba... wyposaż, upuść, zamknij menu. Nie wiem, nie wiem. Ale dobra. No po prostu tak, może w ogóle przyspieszę trochę. Na dwójkę chociaż, nie musi wiecie, to być tak, że tak... znaczy nie, dobra. Dostępność wiedzy, w sumie dobrze, że to informacja, że mam właśnie już dostępność do pierwszej wiedzy, więc jej stosunki handlowe, wiedza o handlu, no niestety tego teraz na razie nie możemy zrobić, bo nie mamy. Podziemne rolnictwo, metalurgia, da mieć, mały skarbiec, mało modlewnie, inne takie rzeczy, albo rybołówstwo. Zacznijmy od metalurgii, powiem wam szczerze. Jest to bardzo, ale to bardzo istotna rzecz, więc pierwsza odlewnia będzie stała tutaj. Tak, chyba trochę podobnie nawet do tego, co było ostatnio, ale tak. Niewykonalne rozkazy tutaj, dobra. Dobra. Tutaj akurat pamiętam mniej więcej co i jak, więc tak. Okej. Okay. Zarezerwowane w celu sprzedania, to ciekawe. Nie utrzymuj ilości, utrzymaj ilość w siedliszczu. Jakiś punkt budynku w siedliszczu. Skałka. I utrzymujmy, powiedzmy, a niech będzie także z 10 takich skał tutaj. No, i w ten sposób właśnie tutaj będzie robione, tak dalej, będziemy zbierać skałki, no, nic wielkiego. Dosyć standardzik. Jak widać, krasnoludy nie do końca nadal chcą współpracować w każdym momencie, ale okej. Okay. Metalurgię mamy, wiedzę o górze jeszcze nie mamy, kamieniołom zrobiony, teraz kawałek granitu. I tak, w czasie, kiedy oni tutaj robią takie rzeczy, nadal nie wiem, co to
być, ale okej, suwerenność daje, nawet nie wiem czym jest suwerenność, ale okej. Dobra, potem niech ktoś tam pójdzie zobaczyć. Już tutaj mamy to ogarnięte, to w sumie... Tutaj zrobimy też taki pierwszy, można powiedzieć, magazyn. Nie będzie to nic wielkiego, ale no, byleby było, rozumiecie? I tak, oni tutaj budują, mamy odlewnię. Jeśli chodzi o odlewnię, to tutaj utrzymaj poziom w siedliszczu. Niech będzie i teraz tak, żeby tu zawsze były, tak ze... Cztery sztabki miedzi dostępne. Nic wielkiego, rozumiecie? I zniszcz... Pawiący przedsionek, zniszcz zielony szlam, jakieś nowe zdania. Nagrody za to, że misję kończymy. Ciekawe sprawy. Przy okazji mam dostępną znowu wiedzę, więc nawet nie będę czekał. Podziemne rolnictwo, bierzemy, mamy już dostęp do farmy. Ale rolnictwem zajmiemy się akurat za chwilę, jeszcze nie teraz. Jedź. Dobra. No, więc mam tutaj to wszystko w ten sposób zrobione. Tutaj pełno rzeczy do pozbierania, to warto się tym zająć, zainteresować i tak dalej. Aha. Nie pamiętam tylko, jak ich zmusić do tego, żeby słuchali się. Teraz. Okej, naprawdę. Zapominam, o co mi chodziło. A, tak. Nie pamiętam, jak ich zmusić do sprzątania. Ogólnie mówiąc. Jakiś goblin. Dobra, są rzeczy, których ostatnio nawet nie widziałem, ale dobra. Mniejsza, bo już się tak zbytnio tym... Ja myślę o tym zamiast czymś ważniejszym. Okej, skarbiec, mały skarbiec. Nie jest jeszcze nic takiego wielce istotnego, więc postawimy go tutaj. Wiecie, po prostu żeby był. Natomiast co do innych rzeczy, to też nie ma co się aż tak strasznie śpieszyć. No może poza jaskiniową farmą, która tutaj by się nadała. No, ładne miejsce. Miało tutaj być niby skrzynia, ale będzie coś innego i teraz tak, potrzebujemy do tego płyt i... A, płyt... I wiecie co, w sumie nie ustawiłem, żeby się utrzymywało, ale powiedzmy, że niech będzie zawsze 5 płyt. I zawsze tak z... 2 kruszywa. Wiecie, na wszelki wielki. Tak będzie niebezpieczniej. Siekiera? Serio? Dobra, o, przy okazji dostępność wiedzy znowu. Możemy coś nowego się nauczyć. Chyba nic takiego lepszego, więc... Jako, że nie ma nic lepszego, to... Weźmiemy rybołówstwo. Ja, żeby to rybołówstwo w ogóle miało sens. I przy okazji małą kuźnię każą zbudować. Czy możemy to robić? No nie, chyba nie. Jeszcze nie możemy, więc cokolwiek tam jest, co jest trawa z alg. Okej, czyli możemy siać tak po prostu. Ciekawe. Ale dobra. Potrzebne są skarbce. Dobra, mniejsza. Powiedzę, tutaj są już takie informacje. Nadziemia, dobra, mniejsza. Okej, mniejsza to wszystko było. Tak jak wcześniej. Dobra. Wszystko się tutaj... Dobra, może inaczej, nic się tutaj nie zmieniło pod tym względem i czy oni coś kupują za bardzo dobre. A ceny? Kawał granitu za jeden... Chciałbym, co one mają dosyć za ten. Za miedź. Ciekawe, czy da się to... Dobra, może nie ciekawe, czy da się to, tylko jak to zrobić, bo powiem wam szczerze, słyszałem o sytuacji, w której można właśnie tutaj ustawić oferty sprzedaży zawsze, jeśli coś jest... na sprzedaż.
siedliszczu, tylko... O chwila, a w siedliszczu to jest... To, okej. Okay. Ekwipunku budynku, dobra. Zarezerwowane w celu sprzedaży. A, co? Planowanie, poważanie... Nie rzecz. Neutralność, dobra, mniejsza. Powiem szczerze, że trochę się gubię w tym. Bo dosłownie słyszałem, że tam są jakieś opcje, żeby sprzedawać, ale tylko jeśli... konkretna jakaś cena. Ale dobra, jeśli nie ma, to póki coś tym nie przyjmujmy. Ziemię i weźmy, sprzedajmy te tapki miedzi. Płakać nad tym. Chyba na zbyt wolnym tempie. Wszystko ogarniać. Niewykonywalne rozkazy, co jest niewykonywalne? Ograniczone, no przecież to powinno być tutaj. Pany lada moment. Kolejność w sumie zmienić. W sumie nadal jakieś niezagospodarowane... Nie rozumiem tego teraz. Ciągle będzie mi o tym marudzić. W sumie nie wiem. No właśnie, chyba... Co ciekawe, mogę już zamówić kolejnego krasnoluda. To ciekawa sprawa, ale powiem szczerze, nie, na razie nie będę jeszcze brał kolejnych, bo wiecie, nie mamy dla nich nawet siedlisk, a co dopiero innych rzeczy. Będą problemy, jeśli będę miał ich za dużo. Ściany pył. Składuj algi, składuj grzyby. O! Okej. Tak niech z 4 grzybki zawsze będą. I okej, okay, wiecie co, to jest fajne. Zmienili tutaj działanie. A że najpierw trzeba chyba żyzną glebę przygotować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Pięć. Ile tych grzybów tu miało być? Pięć. Tak. Pięć. Też ustawię, żeby w siedliszczu zawsze było jeden, tylko pięć. Dobra. Fajne, fajne. Fajne to zmienili, moim zdaniem. Wymagany grzyb, co? A, i w sumie głupi jestem, bo jeszcze nie rozkazałem im tutaj tego rozkopać. Dobra, dobra, mniejsza. Już się trochę gubię z tym wszystkim. A, i teraz jak jeszcze właśnie przy tym jesteśmy tak do końca. Tego nie. Rozumiem. A tak, ustaw priorytet. Te tu. Chociaż dobra, dobra, działają. To w sumie jak już to ogarną, to będzie można tutaj postawić ładną kamienną skrzynię. A, chwila, te skrzynie są 3x3. Wydawało mi się, że były trochę mniejsze. Pewnie są skarbce? Jeszcze go nie zrobiliście? A, filary dwa. Dobra, zapomniałem o filarach w sumie. Okej, okay, dobrze, dobrze. Jakoś to będzie. Teraz, kiedy już to będzie zrobione, to tutaj chyba można zasiać grzybki. Oczywiście. Edytuj filtr. Wszystko? Dobrze. Podnieś z ziemi. Dobra, to teraz mamy w sumie miejsce, w którym będziemy mogli sprzątać. A to w sumie zbuduję jeszcze takie może ze 3 skrzynki. Które będą takie generalne.
I tak, żeby było jasne, teraz może jeszcze ustawimy, żeby wszystkiego zawsze te... Oprócz bloków, których powinno być 6. Wiecie, bloki są akurat bardzo istotne. Chociaż dobra, wszystkiego niech będzie 5. Poza kruszywą, którego będzie 4. I tak, dobra. Teraz, kiedy mam to mniej więcej chyba zrobione, to jakoś to będzie. Ten skarbca muszę znacznie podnieść. W końcu widzę, że działa ten priorytet, więc jej. Jeszcze giełda zadań, bo może uda mi się w końcu wymęczyć ich o to wszystko. I coś takiego, w czym jest zły ten krasnolud. Dobra, zabronimy mu to, żeby był spokój. Jeśli chodzi o inne kwestie. No, powiedzmy, że nie rozumiem tutaj. Jestem takimi żółtymi, ale mniejsza. A jeśli chodzi o roboty ziemne, powiedzmy, że... O, to jest połączone ze sobą, okej, okay, warto wiedzieć. Jeśli chodzi o kowalstwo, też to... priorytet dla ciebie. Miarstwo być priorytetem. Budowanie niech będzie twoim, jako że do innych rzeczy się zbytnio nie nadajesz. Dostaniesz też sprzątanie, czy ogólnie transport. No niestety, gościu, musimy spojrzeć prawdziwie w oczy, no nie jesteś najlepszy. I w sumie tak, nie wiem, czemu tego wcześniej nie zrobiłem. Ale dobra, i ty dostajesz jeszcze to. Każdy ma jakieś te priorytety. Nie jest zagospodarowane profesje, no o co chodzi? Okej. Halo, zniknij, alert. A, i w ogóle, jaki jest ten jełop? Dopiero teraz zauważyłem, że oni mają już te perki. Talenty. I w ogóle, ja nawet nie zauważyłem, że coś powinno być tutaj brane pod uwagę u nich. No, ale dobra, mniejsza, wybaczcie. Co my tu w ogóle takiego mamy teraz, jeśli o to chodzi? Bo widzę, że chyba to trochę rozbudowali. Ale mniejsza. Każdy teraz może tu mieć jako tako... rzeczy swoje. No to oczywiste. I widzę, że perki się trochę zmieniły pod tym względem, że no... każdy ma jakieś inne trochę działania. Tak. To u nas w ogóle jest najlepszym może rolnikiem, byśmy zobaczyli. Zbiory. Rolnictwo i zbiory będą twoim domeną, okej, okay, więc... Vibora, czym Vibara, ona będzie miała bonusy do rolnictwa. Inni nie muszą tego mieć aż tak, czyli sprawny rolnik nie jest aż tak istotny. Ty, moi drogi towarzyszu, jesteś najlepszy w łebskości. Oraz dosyć dobry w obserwacji, więc w sumie... Można powiedzieć, że jest dużo tych rzeczy, które byłyby dla ciebie dobre, ale zacznijmy od czegoś takiego. Po prostu był trochę lepszy we wszystkim. Ty, moja droga, zostajesz rolnikiem naszym. Oficjalnie. On, tutaj nasz kolega, jest dobry w bardzo, 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 bardzo wielu rzeczach. Obserwację przeciętną, ale wspaniałą zwinność innych rzeczy, więc... Dostaniesz Grotuaza prawdopodobnie. I masz jeszcze ten punkt talentu od razu, co jest jeszcze lepsze. Powiedzmy, że w takim wypadku dostaniesz obserwację, żeby trochę wyrównać i jeszcze szybciej expić. No i dobra. Dobra. Kasnoludy już są pany. Dajemy najwyższe tempo, niech tutaj przygotują, co muszą przygotować. Skarbiec mamy, jej. Ziemia. Dostarcz prosto latarnię. Okej, okay. Nie ma na razie, ale niech będzie. I czy możemy coś tu dobrze? O, filar granitowy. Dajmy im w takim razie wszystkie. I to tyle, nie trzeba wysłać inne rzeczy na razie. Jeszcze okej, okay, mogę szybko tutaj tymi przyciskami to robić. Okej. Okay. Tak chyba jakaś opcja, żeby ustawić to, jak kontrolować, za ile sprzedajemy. Ale tak, teraz się tym nie będę przejmował. Zrobimy to kiedy indziej, żeby nie było. No nie chcę po prostu mieć takiej sytuacji, że będzie całkowicie wszystko. Wiem, że no coś źle naklikałem. Pro wytwarzanie, super.
edytuj film. Na razie tylko podnosisz z ziemi, akceptuj wszystko. Okej, nadal z ziemi, akceptuj wszystko. A tutaj akurat nie możemy nic zrobić, ale dobra. Dobra. Nasza krasnoludka w ogóle jeszcze ma tu kolejny talent. A czy coś związanego z rolnictwem będzie tutaj teraz następnego, co by mogło jej pomóc? Nie szczególnie, więc... W takim wypadku dajemy moc obserwacji, bo to jest dobre dla każdego. I przy okazji to też pozwoli potem... no... coś takiego pięknego jej robić, by była jeszcze lepszym kamieniarzem, ale okej. Warunek zwycięstwa? Puszny dostatek, zbuduj duży skarbiec, zapełnij skarbiec. Okej, czyli to jest warunek zwycięstwa. Ciekawe. Ciekawe, nie mamy grzybów. Ale tak, jak tylko będą grzyby, to postaram się przygotować wszystko. Tak jest. Było dobrze przygotowane. O, i mamy przy okazji wiedzę o handlu. Tak, zaraz będziemy mogli spróbować ogarnąć to, o czym mówiłem wcześniej, czyli... co to było? Brakuje mi teraz słów. A, no tak, kwatery. Dobra. Kowalem powinien być on. Ale czy jest coś przeciwwskazującego, żeby nasz ten kolega stał się kowalem? Chyba nie. Strony łebskość. Ma bardzo dobrą, to w sumie zostajesz znawcą run. Dobra. Dobra. Teraz tak, abyśmy mogli budować to, potrzebujemy tylko stosunki handlowe, więc super, udało się. I to jest słuszny dostatek albo podbój świata. Kontrolę miejsce w nadziem. Okej, i się tak zepsuło. Nie wiem, co to miało oznaczać, ale teraz się tym nie przejmujmy. Zbudujmy za to kwatery, które to powinny być moim zdaniem na jednym. Ciężko będzie to, powiedzmy sobie szczerze, przygotować, ale tak. Chyba będzie i anuluję to. Albo zauważam, że jeszcze jeden błąd. Tak, kwatery nie chciałbym, żeby był od razu tutaj, tylko powiedzmy... kratkę przerwy? Dobra, jedna kratka przerwy. Kwatera. I tak, teraz kiedy możemy budować kwatery, to będzie super. I teraz tak. Znowu tutaj, to się nachodzi. Obok, kratka przerwy. Idealne miejsce na kwaterę. Później postawimy resztę kwater i chwila tutaj. Tak, tutaj jest. Tak, dobra, jest okej. Infrastruktura oczywiście. Małe rusztowanie póki co. Nie ma co się tym przejmować wielce. Niefortunnie to było ustawione z tego co widzę. Poziom niżej by się dało. Panie, a nie, dobra, tak tutaj może być. Tak, tak. Tak, okej. Jakoś to będzie. Tak, tak i dobrze, więc możemy to wznowić. Teraz był jakiś szybki chyba wskaźnik handlu. Dobra, drewno, drogie, ale cały zapas drewna, niech ktoś tam pójdzie się tym zająć. Super. I dobra, mamy jeszcze jakieś, kończ misję nadziemia, a kończymy jakąś misję. Dostarć 7 kawałków granitu i 3 bloki granitu. Okej. 7 kawałków granitu, 3 bloki. Dobra. I 7 kawałków. A to nie będzie. Nie wiem, czy to nie. Czy sprzedawanie, wiecie, nie oznacza, że jednak to nie będzie to, co chcę, ale. Ale tak. Zrobimy to w ten sposób. Powinno być zaraz dobrze. I tak. Nadal w sumie gierka z tych samych. Spokojna i monotonna momentami jak wcześniej. Ale mam nadzieję, że zaraz odkryjemy jakieś ciekawsze nowości. Przy okazji możemy rekrutować jakiegoś krasnoluda. Bo w sumie tak, no chyba już jest taki etap, że w sumie jakoś sobie z tym poradzimy. I teraz co my tu mamy? Klan
mocarnej łopaty, czyli będzie lepszy górnik i będzie miał większą tężyznę, tęczący z ogniem, poziom metalurga i ochotość. No ale amator piwa nie jest najlepsza rzecz tutaj, natomiast mamy szybkość, ruchu i tak dalej, wyciosny z jednego bloku, super, i wychowany przez wilki. Nie jest najlepsza, ale wiecie co, zatrudnimy tego gościa. A na tego jeszcze trochę za wcześnie, wiecie, no i tak mamy dużo do zrobienia jeszcze, zanim będziemy mogli coś lepiej ogarnąć. Nie ma naprawdę co tak dużo tych krasnoludów od razu sobie zapychać tutaj, wszędzie. I teraz tak, gotowanie, zoptymizowane nauczanie. Palstwo, gotowanie. Pani byłoby naprawdę interesujące, tylko nie mamy niczego, co by można było gotować, więc skupmy się na kowalstwie. Wiecie, żeby szybciej ogarnąć inne rzeczy. O... pracy. Taki. I wysoki. Wiecie, żeby po prostu zawsze było tutaj zrobione, co ma być zrobione. Mamy? Dobrze. Czy w sumie niedobrze, no ale wiadomo, o co chodzi. Pieczę w kamieniu. Jakiś wielki skarb. Ja tylko, czy nasi na ludzi zdobędą to tak bezproblemowo. Problemy. Jakiś skarb ze samouczki. Dobra, mniejsza z tym. Chwila i będzie załatwiony. Co, idźcie po miecz w kamieniu i inne rzeczy i woda. Woda i kolejna skrzynia zapchana. Chyba przydałoby się nauczyć czym prędzej tworzyć większe skrzynie, bo te tutaj kamienne skrzynie to tak trochę... No tak trochę, no nie szczególnie. Ale tak, żeby było jasne, dostawię jeszcze tak z... kolejne trzy skrzynie. Nie będzie to najlepsze, ale oczywiście przynajmniej będę miał załatwione. Czy coś jeszcze tutaj jest wartego uwagi, czy... Okej, okay. Jeszcze nie zrobiłem wszystkiego, bo czym widzę, że dostarcz to jest po prostu osobne jakieś takie polecenie całkowicie. Drewno. Jak tylko będzie okazja, to oczywiście z chęcią kupię. Póki co może jeszcze, jak tak widzę, to porosty wykupię. Nie jest to może najmądrzejsze, ale no, sposób jest zawsze jakiś, żeby sobie poradzić z brakiem żywności, który nie, lada moment może nas niestety napotkać. Ale no. Oto przyspieszmy wszystko, bo i tak nie ma co robić. Krowy krab. Dobrze, dobrze, albo nawet niedobrze. Zależy, jak na to patrzeć. Woda, co przydałoby się zaraz tutaj może jakąś przepompownię zrobić, czy coś, ale tak, misja ukończona. To za misja? Nawet nie wiem. I tak, jak jeszcze przy tym jesteśmy, tak całkowicie, to najważniejsza rzecz, którą potem trzeba będzie zrobić, to... Wody, to kiedy indziej. Oczywiście. Kopać coraz głębiej. Bo to by to były z nas za krasnoludy, gdybyśmy nie kopali coraz głębiej. Z ziemi. Wszystko. Z ziemi wszystko. Z ziemi wszystko. Wiecie, nie ma czasu naprawdę się bawić w takie segregowanie na razie. Z ziemi wszystko po prostu szybko pozwoli nam to ogarnąć. I w ogóle, ktoś sobie wziął miecza. Tak, gwardzista. Ciekawe, czy jest tutaj w ogóle opcja ustawienia, kto ma być gwardzistą, kto nie. Niestety nie ma. Ale dobra, kto u nas w ogóle stosuje miecz? Oszowa wojownicza, mieć, tasak, miecz. Okej, dziwna nazwa, ale dobra. Produkcja militarna. Dobrze, czyli tutaj mamy już pierwszego wojownika. Reszta póki co siedzi na standardowych narzędziach. Ale okej. Okay. Przynajmniej wiemy, że mieczek znaleźli tam w kamieniu, naprawdę, a nie jakieś takie podróby. Typu niby znajdujemy miecz, a dostajemy, nie wiem, jakiś taki patyk. Chociaż to jeszcze było okej, okay, bo w sumie patyk zamiast miecza to takie... No, po prostu miecz się rozpadł.
Jak już przy tym jesteśmy, to można zaprojektować w sobie kolejną. Już. A teraz ponownie kratka przerwy. Tak. Tak. I kolejna piękna kwatera będzie tutaj. Teraz po jednej kratce przerwy, tak. I ten przycisk, dobra. Ej, szybciej. Nie pracuj tak, krasnoludy. Nie przejmuj ta się niczym innym, po prostu rób ta, co trzeba. A. Co? Nikt tu nie może dotrzeć, co? Coś tu się zbugowało? Dobra, chwila. To coś tu się naprawdę ostro zbugowało. Mogą tutaj dotrzeć, też. Rozwalcie to, proszę. Dobra, dziękuję bardzo. Teraz, kiedy to już jest naprawione... Okej. Tak, i niech na razie pokopią tam maksymalnie w dół, potem pomyślimy co dalej, wiecie. Byleby tylko po prostu to było idealnie zrobione, bo widać, że tutaj gra jest bardzo czuła na takie malutkie błędy. Jest tak na poziomie... tym może być. Stawimy kwatery. Będę musiał wszystko rozplanować osobno. Ale nie jest to wielki problem. Jak widać, sobie poradzę. I prawda jest taka, że chciałbym po prostu, aby każdy krasnolud mieszkał na tym samym poziomie póki co. Wiecie, kiedyś może to pozmieniamy wszystko, ale na razie nie ma co aż tak się męczyć z tym. I... szybko buduję te kwatery. Okej. Dobra, proszę. Zasłużyłeś sobie na własną kwaterę. Nie jest może ona jakaś piękna, ale przynajmniej będziesz miał gdzie mieszkać. Tak, tutaj, tak. Ma piękne swoje miejsce. Okej, drugi krasnolud też ma. Ten już ma, to teraz ona dostaje. I tak, ogólnie chciałbym po dwie z każdej strony zrobić, więc będzie dobrze. Tutaj. Ty, mój drogi towarzyszu. I zatrzymaj się tu na chwilę, proszę cię, gro. Problem, więc cegły. I dobra. Tego co widzę, udało się. Mamy to. Mamy to. I okej, okay, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to pora tutaj też rozkopać. Można nawet nie tylko tyle co rozkopać, co... O, gdzie to jest? Mam dostęp do drzwi. Dobra. To chyba najwyższa pora budować drzwi. Na wypadek, gdyby jakieś potworności chciał tutaj kiedyś, wiecie, do nas przychodzić. I przy okazji na zakończenie wszystkiego, bo tak niestety jestem zmuszony kończyć odcinek. Nie chcę po prostu, wiecie, długich robić, ale i tak 40 minut to już sporo. Bierzemy kowalstwo. I nie to. To. Stawiamy naszą pierwszą kuźnię, która będzie w sumie... w sąsiedztwie odlewni. Tak będzie najlepiej. A żeby nie było problemów z dostawaniem się dalej, nie kamienne schody, to będziemy kiedy indziej robić, może jak będę ozdabiał. No, takie ładne ucztowanko. I jakoś to będzie, więc tak. Ja już będę kończył odcinek, jako że 40 minut. Ale no, poczekamy jeszcze po prostu na zwieńczenie wszystkiego poprzez właśnie wytworzenie wspaniałej jakże kuźni pierwszej, co prawda małej, ale no. Wiecie, każdy od czegoś musi zaczynać. Więc nie ma co płakać, nie ma co mówić, że to hańba zaczynać od małej kuźni, bo każdy krasnolud od czegoś zaczyna, jak już mówiłem.
I dobra, wszystko przygotowane, wszystko zrobione, to teraz najważniejsza rzecz. Dziękuję wam bardzo za uwagę i cóż, już w następnym epizodzie zobaczymy, dokąd dalej to będzie prowadzić. A ja póki co... Okej. W sumie dobra. Nie będę już może tu nic robił, po prostu na tym kończymy. Ja wszystko zapiszę, żeby było jasne. I tak, w następnym epizodzie może przygarniemy więcej kasnoludów, a na pewno będziemy musieli tutaj rozplanować to wszystko lepiej i może zacząć nawet już myśleć o jakichś większych eksploracjach, podbojach czy coś. Więc no, naprawdę tyle, dziękuję bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej!